Hej, cześć, siemanko, guys, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim filmem zostawiliście naprawdę, naprawdę sporo łapek w górę, za co wam niezmiernie dziękuję i cieszę się, że mam takich widzów, którzy to szanują. Natomiast jeżeli chciałbyś wygrać takiego skina pod dzisiejszym odcinkiem, wystarczy zostawić łapkę w górę oraz komentarz, z który sekret najbardziej ci się podobał i którego sekretu nie znałeś. Proponuję sobie ponumerować, a ja przypnę ci serduszko do komentarza, jeżeli napiszesz jakiś ciekawy. Oczywiście na wszystkie komentarze staram się odpisywać, także serdecznie zapraszam was już do oglądania, nie przedłużając. 5 sekretów ukrytych w skinach. Serdecznie zapraszam. Pierwszym w dzisiejszym materiale zestawieniu będzie to chyba najprostszy, ale zarazem dosyć fajny easter egg na skinie, jakimś jest SSG08 Necropos. Jeżeli przybliżymy sobie koniec tego skina, po jego prawej stronie będziemy mogli zobaczyć napis Hunt Them Down, na który nie do końca mogliście zwrócić uwagę. Na tym skinie jest to dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego, oznacza to ścigaj ich. Czyli tak jakby producent tego skina, producent gry, chciałby nam powiedzieć, przekazać coś, że po prostu musimy ścigać tych naszych przeciwników, którzy po prostu na nas czyhają. A myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, ponieważ może ono dawać nam troszeczkę ciutkę motywacji do gry. Sami dajcie znać w komentarzu, czy to widzieliście, czy też również nie. Drugi już u nas w dzisiejszym materiale wylądował Desert Eagle Sunset Storm, którego to ciekawostka dotyczy nowej wersji broni, ponieważ została ona zmieniona i w poprzedniej wersji tego nie było. Przyjrzyjmy się zatem teksturom tego Deagla i zobaczmy, jak wygląda jego rękojeść. Sami zobaczcie, że można uzyskać taki pattern, że na rękojeści tego oto Deagla będziemy mogli uzyskać jakąś twarz. Nie wiem do końca, czyja to jest twarz i nie do końca mogłem to odszyfrować z tego zdjęcia. Próbowałem wyszukać na Google, ale jest to naprawdę ciekawa informacja i ciekawe, do czego jest nawiązane. Może ktoś w komentarzu mi wytłumaczy, ktoś kto ma pojęcie na temat tego skina, jaki ten sekret. Jest on naprawdę ciężko zauważalny i ciężko go dostrzec, także myślę, że powinien zostać uwzględniony w dzisiejszym materiale. Na trzecim miejscu w dzisiejszym zestawieniu już musiał się znaleźć Galil AR Chatterbox, który po prostu robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o swój wygląd. Sami wiecie, na czym ten Galil polega, że po prostu łuski wypadają z tej czaszki naprawdę niesamowicie i wygląda, jakby ona jadła. Natomiast nie każdy z was zdaje sobie sprawę z pewnej rzeczy. Jeżeli odwrócimy tego skina i przybliżymy napis, który jest tam napisany na żółtym tle na czarno, będzie napisane Feed Me. Feed Me. Co bezpośrednio z angielskiego tłumaczenia oznacza nakarm mnie. Tak jest, bezpośrednio z angielskiego tłumaczenia oznacza to nakarm mnie, co może oznaczać, że ta czaszka, która nam tam zżera te naboje, chciałaby, aby została nakarmiona. Wielu z was może kojarzy to słowo lola, fit, czyli karmić, także sami widzicie, że jest to naprawdę bardzo fajna ciekawostka na temat Galila. Dajcie znać w komentarzu, czy również ją widzieliście. Kolejna rzecz, która jest związana ze skinami i zasługuje na miejsce w dzisiejszym odcinku, to naklejka Welcome to the Clutch w kolorze tęczy, którą możecie oglądać w Counter-Strike'u Global Offensive. Niewielu z was w ogóle jednak kojarzy, że można te naklejki zdzierać i naklejać w różnych stanach. Jeżeli nakleimy tą naklejkę i zaczniemy ją zdzierać, pomału naszym oczom ukaże się napis Welcome to the Hell, co znaczy witamy w piekle. Sami zobaczycie, że taka tęczowa naklejka z napisem Welcome to the Hell oczywiście nam nie pasuje, ale dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście taki easter egg z tą naklejką i czy na przykład chcecie spróbować strapać swoją, czy podoba wam się bardziej Welcome to the Clutch, czy na przykład Welcome to the Hell. Wszystko, sekcja komentarzy jest dla was, ja wam na pewno podpisuję. I ostatni już w dzisiejszym zestawieniu skin to Tech9 Jambia, który to po przybliżeniu jego górnej strony, tak jak sami to w tym momencie widzicie na filmie, ukaże nam jakiś napis, który jest mniej więcej napisany kredą i nie za bardzo wiemy, co znaczy. Jednak po przetłumaczeniu go wyjdzie nam, że po prostu jest to kod bomby, który ma przypominać terrorystom kod do bomby podczas jej rozbrajania. Myślę, że jest to dosyć ciekawy easter egg, który powinien was zainteresować. Ja wam już dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i że zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy, a jeśli chcecie więcej sekretów ukrytych w skinach, to serdecznie zapraszam was do subskrypcji tego kanału, zostawienia dzwoneczka, lajkowania, komentowania, subskrybowania, wpadajcie na mojego Instagrama, Snapchata i inne tego typu social media, serdecznie zapraszam i już wam nie pierdzielę, trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!